Do listy książek o Hojnowie od niedawna możemy dołączyć nową pozycję. Hojnowianie znani i zasłużeni 1945-2010, bo taki właśnie tytuł ma najnowsze dzieło pani Krystyny Czapskiej. Od wczoraj znalazło się na półkach Hojnowian. Jest to bardzo wyjątkowa książka, bowiem opisuje ona 99 Hojnowian, zasłużonych obywateli miasta, którzy dla Hojnowian zrobili więcej niż inni. Są to m.in. lekarze, księża, kombatanci wojskowi czy dyrektorzy różnych placówek, którzy przyczynili się na rzecz innych. Sam pomysł na stworzenie właśnie takiego dzieła zrodził się około 3 lata temu. Od tamtego czasu tylko ciężka praca samej autorki budowała od podstaw tę książkę. Dzięki pomocy wielu osób, którzy gromadzili biografie zasłużonych, wymienionych w utworze, praca ta była łatwiejsza i sprawniejsza. To wydanie to swoisty hołd złożony ludziom, którzy tworzyli i wciąż tworzą historię Hojnowa. Na czwartkowej gali promującej książkę w domu Szarama zjawiły się osoby wymienione w publikacji oraz rodziny osób, które już nie mogą być z nami, ale pamięć o nich nigdy nie zaginie. Całość imprezy uprzyjemnił występ Mateusza Bojdy oraz Szymona Sandura, grających na saksofonie oraz na instrumencie klawiszowym. Całość gali zwieńczył występ hojnowskiego chóru Skoranta. Książka Hojnowianie znani i zasłużeni 1945-2010 to dopiero pierwsza część sagi, która być może już niedługo doczeka się kolejnych publikacji.